Pieśń pielgrzymek. Oczy moje wznoszę ku górom. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Drodzy, jako tekst do rozważania był tekst przeczytany przez siostrę z psalmu 121. Ja bardzo lubię ten psalm, bo on jakby zapewnia takie poczucie bezpieczeństwa daje człowiekowi, prawda? Że jest ktoś, na kim możemy polegać, do którego możemy się zwrócić w trudnych chwilach, ale ten tekst miał też dla mnie pewną zagadkę, ten fragment, który był przeczytany. I chciałbym dzisiaj się podzielić właśnie, jak myślę też dzięki łasce Bożej pozwolił mi przynajmniej w pewnym stopniu tę zagadkę rozwiązać. A myślę, że dla czytelnika Biblii często jest taki moment, kiedy czegoś nie rozumiemy. Bóg daje nam zagadki, używając języka dziecięcego. No i te zagadki musimy rozwiązywać, musimy troszkę szperać w Księdze Bożej, żeby te trudności pokonywać i rozumieć to Słowo Boże coraz lepiej. Nad czym zastanowiłem się, gdy kolejny raz czytałem ten fragment Słowa Bożego? Oczy moje wznoszę ku górom. Gdy ja nieraz cytowałem ten fragment, czy czytałem, to wyobrażałem sobie, że to raczej oznacza, że trzeba po prostu podnieść głowę do góry, bo przecież nasz Bóg jest w niebie. No niebo jest nad naszymi głowami, prawda? I wydawało mi się, że być może tutaj tłumaczenie nie jest do końca precyzyjne, no bo przecież Nie zawsze człowiek jest w otoczeniu gór. Niektórzy żyją na równinach czy na wyżynach, gdzie tych gór nie ma. Więc te góry tak niekoniecznie muszą mieć takie bezpośrednie przełożenie do naszej życiowej sytuacji, w której żeśmy się znaleźli. Więc ja czytając ten fragment rozumowałem mniej więcej tak, że to jest zaproszenie do tego, abyśmy wznosili nasze myśli, serca ku Bogu i raczej bym powiedział, że tutaj należy myśli i serca i oczy wznosić ku górze, prawda? Tam, gdzie modlimy się modlitwą pańską, którą nauczył nas nasz Pan Zbawiciel, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, a więc myśli nasze wznosimy do nieba. Ale ostatnio się zdarzyło, że też sprawdziłem w innych tłumaczeniach i w zasadzie te tłumaczenia, które mam dostępne wszędzie, są góry. A więc jednak coś z tym, ten tekst musi mieć wspólnego z górami. No więc dobrze, no skoro tutaj psalmista pisze o tym, że powinniśmy oczy wznosić ku górom, to pomyślałem sobie, spróbuję potraktować ten tekst w sposób taki dosłowny, prawda? O jakich górach można by sobie pomyśleć, czytając ten fragment? No i popatrzmy. Na przykład psalm 125. Podobną myśl znajdziemy. Pieśń pielgrzymek. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie. Jak Jeruzalem otaczają góry, tak Pan otacza lud swój teraz i na wieki. A więc znowu tutaj psalmista przyrównuje sytuację do warunków Jerozolimy, która jest w terenie górzystym. Te góry co prawda nie są jakieś takie bardzo wielkie, jak to nieraz sobie wyobrażamy, typu Tatry, prawda, czy typu jeszcze wyższe jakieś tam Himalaje, ale są to wzniesienia, które powodują, że ten krajobraz jest taki urozmaicony, a sama Jerozolima też jest w takim terenie pagórkowatym. Chyba najwyższa góra to jest właśnie Góra Oliwna. Będąc na szczycie Góry Oliwnej mamy taką widok na Jerozolimę
i tam są mniejsze niektóre wzniesienia, na przykład z Góry Oliwnej widać wzgórze świątynne, no i ta świątynia kiedyś oczywiście stała, teraz tam jest kopuła skały, świątynia muzułmańska, no ale jest właśnie taka perspektywa na Jerozolimę. A więc Jeruzalem otaczają góry. Kiedyś moja siostra, która uczestniczyła w zajęciach Uniwersytetu III wieku, wysłuchała pewnej prelekcji, którą przeprowadził profesor Uniwersytetu Lubelskiego, to był KUL, prawda, czyli Katolicki Uniwersytet Lubelski. Niestety nie jestem w stanie podać nazwiska tego profesora, zresztą to nie jest ważne. Ważniejsza jest treść, którą ten człowiek, mówiąc o religii chrześcijańskiej, wyraził. Mianowicie on porównał religię chrześcijańską, no szczególnie odnosząc to do kościoła rzymskokatolickiego, że religię tą, chrześcijański odłam, czy powiedzmy kościół, jak to jest przedstawiane, można porównać do gór. Gdyby tak w kilku zdaniach tylko ją scharakteryzować. Nie? No i jakie to góry dobrze charakteryzują religię rzymskokatolicką? A więc powiedział tak, że pierwsza góra to jest Góra Synaj. Ta Góra Synaj jest związana z tą historią starotestamentową, gdzie Bóg zawarł przymierze z Izraelem, tam nadał prawo, tam nadał różne przepisy, tam przede wszystkim też przemówił do tych ludzi, tam powstała oczywiście świątynia pod Górą Synaj. Więc można powiedzieć, że ta Góra Synaj bardzo dobrze charakteryzuje historię starotestamentową. No, my oczywiście jako chrześcijanie biblijni zaraz byśmy pewnie słysząc takie zdanie, ażby nas korciło, żeby podnieść rękę do góry i powiedzieć tak, tak, oczywiście ta góra jest bardzo ważna, ale ten kościół, o którym Pan mówi, to tak niedokładnie według tego objawienia z tej góry, prawda? Bo przecież tam jest dekalog biblijny objawiony, który różni się od tego, którego wy nauczacie i to nie wolno w ten sposób postępować, prawda? No i oczywiście inne aspekty byśmy mogli poruszyć, jak na przykład świątynię, o której tam była mowa, a która ma swój odpowiednik w niebiańskim świątyni. Wiele byśmy oczywiście mieli do powiedzenia w tej kwestii. No ale dobrze, przyjmijmy, że tutaj nie będziemy się czepiać już pewnych szczegółów. Góra Synaj. No jaka jest kolejna góra, która jakby charakteryzuje tą religię, o której ten prelegent mówił? Ano oczywiście Nowy Testament to Golgota, prawda? No bo tam Pan Jezus oddał za nas swoje życie. Na Golgocie, można powiedzieć, dokonało się zbawienie ludzkości. Tam został szatan zwyciężony. No i oczywiście w cienie ze Starego Testamentu znalazły swoje wypełnienie. A więc Nowy Testament to Golgota. To jest druga góra, która dobrze charakteryzuje to wyznanie. No i drodzy, aha, a my by oczywiście jako chrześcijanie biblijni znowu byśmy rękę aż na skorci, żeby podnieść z pewną uwagą, prawda, że dobrze, rzeczywiście ta Golgota to jest wspaniałym symbolem dzieła Bożego, które jest opisane w Nowym Testamencie, ale znowu to wyznanie, o którym ten profesor mówi, znowu pewne rzeczy zaciemniło, bo właśnie oprócz ofiary Jezusa na Golgocie dodało od razu, jakby ona była niedoskonała, jakby była niewystarczająca, innego rodzaju ofiary, na przykład tak zwana ofiara mszy świętej, tak zwane pośrednictwo Marii, które jakby umniejsza temu dziełu Jezusa, czy świętych w ogóle. A więc znowu ten obraz Boga, w którym Golgota ukazuje nam właśnie naszego Stwórcę jako Boga miłości, Boga życzliwego rodzaju ludzkiemu.
przedstawia go znowu jakby w sposób zafałszowany, przedstawiając go jako surowego ojca, do którego możemy mieć tylko przystęp przez jakichś naszych ludzi, naszych przedstawicieli, którzy muszą go w szczególny sposób obłaskawiać, abyśmy my mogli do niego przyjść. No i to by były oczywiście uwagi chrześcijanina biblijnego do tego, co powiedział profesor. No a teraz, drodzy, on wspomniał jeszcze o trzeciej górze. I to jest zagadka, którą jeśli rozwiążecie, no to myślę, że szóstka z plusem ze zrozumienia pewnych procesów, które się dzieją. Ja o jakiej trzeciej górze ten profesor mógł powiedzieć, która by dobrze charakteryzowała religię, o której on mówił? Tak, no więc oczywiście to jest trudne zadanie, ale będziecie zaskoczeni, być może pozytywnie. On powiedział tak, że trzecia góra, która bardzo dobrze charakteryzuje wierzenia Kościoła, o którym mówimy, to jest Akropol. To jest wzniesienie w Atenach, prawda, na którym, tak nawiązując do historii biblijnej, znajdowały się miejsca, gdzie zbierali się filozofowie, tam między innymi apostoł Paweł, na Aropagu, na miejscu, gdzie właśnie spotykali się ludzie, którzy chcieli słuchać nowych nowin, wiadomości ze świata, więc też apostoła Pawła tam zaproszono i on tam mógł przemawiać. No ale spotkał się z pewną barierą, prawda? Ta bariera była związana z tym, że filozofowie mieli swoją filozofię, mieli swój sposób postępowania świata, no i tutaj powstała pewna trudność. Ale oczywiście ten wybór Akropolu ma swoje uzasadnienie, bo wielu badaczy tutaj pewnych procesów historycznych wskazuje, że rzeczywiście możemy powiedzieć, że powstała pewnego rodzaju mieszanka, prawda, religii objawionej w Piśmie Świętym z tym, co właśnie grecka filozofia niosła, między innymi platonizm, między innymi przecież to z filozofii greckiej, jakby tak bezpośrednio przyjęto naukę o nieśmiertelności duszy ludzkiej, to tam jakby zaadoptowano tych bogów z mitologii, prawda, którym tylko nadano inne imiona świętych chrześcijańskich jako patronów, prawda, poszczególnych dziedzin życia ludzkiego. A więc ten wybór Akropolu ma pewien sens, prawda, i pokazuje też znaczenie poganizmu, który właśnie przedostał się do chrześcijaństwa i się zadomowił. Więc należy pana profesora pochwalić za to, że przedstawił pewną istotę tej religii, o której tutaj wspominamy, w sposób bardzo prosty, prawda? Poprzez wybór takich trzech gór potrafił to scharakteryzować. Ale drodzy, myśl moja poszła w innym kierunku, bo to tylko taka jakby ciekawostka, prawda? Jak góry rzeczywiście mogą pewne rzeczy charakteryzować. A chcę powiedzieć, że w Piśmie Świętym też występują dosyć istotne wydarzenia związane z historią biblijną, z historią zbawienia, właśnie w odniesieniu do gór, które Pismo Święte wymienia w tej historii właśnie biblijnej. Znacie na pewno niektóre z tych wzniesień czy tych gór, o których możemy przeczytać w Piśmie Świętym. I znowu zapraszam, żebyście wymienili tutaj góry, które tak od razu przychodzą wam do głowy, prawda? Oprócz tych, które już żeśmy wymienili, prawda? Bo Synaj, no to wiadomo, to jest w czasie wędrówki Izraelitów po pustyni,
No jeszcze inne tam miały miejsce epizody, jak właśnie objawienie Mojżeszowi się Boga w krzewie gorejącym. To też miało miejsce pod Synają. Pod Synajem jeszcze znalazł się Eliasz, prawda, gdy uciekał przed pogróżkami królowej Izabel. A więc Synaj, no oczywiście Golgota, to jest związane z ukrzyżowaniem Pana Jezusa. Jakie inne góry znamy z Pisma Świętego? Góra Oliwna. Góra Oliwna, tak? To jest też ta góra, która otacza Jerozolimę od strony wschodniej. Tak, dziękuję. Jakie inne góry? Błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, oczywiście to są te dwie góry, które z błogosławieństwa i przekleństwa, w sensie, kiedy Izraelici zbliżali się do ziemi obiecanej, prawda, to Pan Bóg ich ustawił na dwóch górach. Z jednej były wypowiadane słowa błogosławieństwa, gdy Izraelici będą wierni Bogu, a na drugiej górze wypowiadano przekleństwa, gdy Izraelici oddalą się od Boga. To była góra Garizim i góra Ebal. Te dwie góry właśnie są związane z tą historią. Jakie jeszcze inne góry biblijne przychodzą nam do głowy? Moja. Góra Moria. A co to za góra? Góra Hosny. Tak, to jest góra, gdzie Abraham miał złożyć na ofiarę swojego syna Izaaka. I to też jest góra, gdzie świątynia później powstała, prawda? Czyli z Góry Oliwnej nieco niżej jest góra Moria. Dziękuję. A jest tak jakby nie nazwana, bo może ktoś wie, no jest kazanie na górze w zasadzie, tak, cały taki fragment, kiedy Jezus, nie jest powiedziane w tym miejscu na którą górę, ale że wszedł na górę i stamtąd nauczył. Tak, a więc to jest góra, którą nazywamy Górą Błogosławienia, prawda? Są propozycje, gdzie to mogło być. Generalnie to w Galilei, gdzieś w pobliżu Jeziora Galilejskiego. Góra Błogosławienia, tak ją możemy nazwać, tak? No jest góra także, gdzie Pan Jezus przemienił się przed uczniami. Jest góra Ararat, gdzieś na Kaukazie, którą Biblia wymienia. Jest góra Syjon, o której też przeczytamy. Tak? A więc gdy tak sobie właśnie czytając ten jeden tekst z Psalmu 121, to sobie pomyślałem, o, to jednak jest pewna treść, którą niesie Bóg poprzez góry, prawda? Tak jak ten profesor potrafił pewne rzeczy scharakteryzować właśnie wykorzystując symbolikę pewnych gór i wydarzeń, które tam miały miejsce, to my możemy oczywiście biblijnie rozwinąć ten temat i możemy wiele treści umieścić, wykorzystując góry, o których mówi Pismo Święte. I te góry to jakby taka pewna Boża ochrona, takie bogactwo myśli jest związane z tymi górami. Tak? I drodzy, weźmy właśnie tak może od początku, jakby kiedy Biblia wymienia góry, prawda? Więc no niech będzie ta góra Ararat, tą górę potrafimy mniej więcej zlokalizować. Ona jest na Kaukazie, na granicy Armenii, Turcji i bodajże Rosji. I no jest to góra, gdzie osiadła Arka, prawda? To była, można powiedzieć, dla świata w tamtych czasach przedpotopowego taki no, szczególny znak, prawda? Że Arka wreszcie zakotwiczyła na stałym lądzie. Bóg musiał tą Arkę wprowadzić w szczególny sposób, bo przecież ta Arka mogła bardzo dobrze na tej górze po prostu się rozbić i ci ludzie mogliby potonąć, prawda, i te zwierzątka też poginąć, zanim jeszcze wody nie opadły. A ona w jakiś sposób bezpiecznie tam się zakotwiczyła, ta drewniana konstrukcja nie roz...
walił to żaden sztorm, prawda, ale spokojnie wody opadały, no i ta arka tam bezpiecznie pod opieką Bożą sobie jeszcze przez pewien czas była. Otworzono wreszcie drzwi, no i ludzie mogli stanąć suchą stopą na suchej ziemi, czy wysychającej ziemi, prawda? I mogli się cieszyć Bożą opieką. A więc takie jest mniej więcej poselstwo, które jest związane właśnie z tą górą. I z tej góry wyruszono później w inne rejony ziemi. Szczególnie Pismo Święte podaje, że tym pierwszym takim zasiedlonym terenem w tamtym czasie to była nizina nad Eufratem, gdzie właśnie tam te pierwsze osady ludzkie powstały w tamtym czasie. No ale jakie jeszcze inne góry i właśnie spróbujmy rozwinąć myśli, które z nimi są związane. A więc przede wszystkim oczywiście ta Góra Synaj to jest jedna z tych gór, które rzeczywiście mają potężne znaczenie dla chrześcijaństwa. Tam Bóg zawiera z ludem Bożym Starego Testamentu przymierze, które jest rozwinięciem tych ofiar, które już były składane od czasów Adama i Ewy, gdy Bóg polecił swoim dzieciom, że jeśli pragną dostąpić pojednania z Nim, to mają składać ofiary. Te ofiary będą wskazywały właśnie na przyszłego Mesjasza, Zbawiciela, który odda swoje życie tak jako ten baranek niewinny, bez skazy. To będzie ten także, który zwycięży szatana, prawda, potrze głowę węża, tak mówiło proroctwo z protoewangelii z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 3 rozdział, werset 15. Oczywiście na Górze Synaj to zostało rozwinięte, prawda, bardziej rozbudowane. Dzięki temu człowiek jakby mógł zdobyć więcej informacji na temat planu zbawienia. Tam oczywiście Bóg nadał prawo. To prawo zostało wniesione do świątyni, którą Bóg zbudował, w skrzyni, którą nazywano arką, ale nazywano też tronem Bożym. Właśnie to wieko miało symbolizować Boży tron, a prawo Boże, które znajdowało się pod tronem, jakby w tej skrzyni, symbolizowało właśnie to, że to prawo jest fundamentem Bożych rządów na ziemi. I oczywiście dalej też ten ceremoniał związany ze świątynią uczył o pewnych aspektach planu zbawienia. Ja swego czasu studiowałem zagadnienie różnych rodzajów ofiar, które Bóg polecił składać. Te ofiary można z grubsza podzielić na kilka takich rodzajów. Pierwsze to ofiary, które nazywamy ofiarami pojednania, czy kolejne ofiary za grzech. Dzięki tym rodzajom ofiar grzesznicy otrzymywali możliwość przebaczenia grzechów. Ta ofiara za grzech właśnie w ten sposób jest nazwana, gdyż dotyczyła ona grzechów świadomie popełnionych. Ofiary pojednania dotyczyły grzechów, które człowiek czyni w nieświadomości. Natomiast ofiara za grzech dotyczyła grzechów świadomie popełnionych, ale jednak człowiek potem nawraca się do Boga i korzysta właśnie z Bożego przebaczenia. No i drodzy, kolejna myśl, którą mamy z górami, to właśnie góry, które znajdują się w Jerozolimie. Niektóre z nich już żeśmy wymienili, a więc Góra Moria. Ona oczywiście nawiązuje jeszcze do tego wydarzenia, gdy Abrahamowi Bóg powiedział: weź swego syna Izaaka, jedynaka swego, którego miłujesz, i złóż mi go na ofiarę w miejscu, o którym ci powiem, które ci wskażę. I tak wędrowali
aż przybyli właśnie na tą górę, o której Abraham się dowiedział, że na tej górze będziesz zobowiązany złożyć Izaaka na ofiarę. I gdy tam przybyli, i gdy Abraham podniósł nóż do tego, aby zadać cios, to wówczas Bóg zatrzymał rękę Abrahama i zawołał do niego: Abrahamie, nie czyń tego. Ja wiem, że się boisz Boga. Nie wzbraniałeś się oddać swego syna na ofiarę dla mnie. I później Abrahamowi Bóg objawił szczególne informacje dotyczące właśnie przyszłości, dotyczące ofiary, którą przyszły Mesjasz miał złożyć dla zbawienia ludzkości. A ten przyszły Mesjasz to Syn Boży. To jest historia, która bardzo dobrze właśnie ilustrowała Bożą rozterkę związaną właśnie z ofiarowaniem Syna Bożego dla zbawienia rodzaju ludzkiego. Tą rozterkę do pewnego stopnia odczuł też Abraham. A więc Góra Moria. Możemy jeszcze dalej iść tym tropem gór. Kiedy Izraelici posiedli Kanaan, były pewne miejsca, których przez długi czas nie mogli zdobyć. Właśnie między innymi miasto Jebuzejczyków stawiało opór, czyli właśnie miasto, które za czasów Abrahama nazywano Salem, a później właśnie w czasach Dawida udało się Dawidowi właśnie zdobyć to wzniesienie. Nazywano to miastem, później nazwano to miastem Dawida. I to miasto Dawida znajdowało się właśnie nieco w innym miejscu niż te góry, o których do tej pory mówiliśmy, czyli Moria, czy Góra Oliwna, do której za chwilę też jeszcze dojdziemy. Ale to była Góra Syjon, ona tak jakby mieściła się naprzeciw Góry Moria i ona była bardziej związana z władzą królewską. O ile Góra Moria to kapłani, to Syjon to król, to Dawid, który panował, prawda? I kiedy Pismo Święte mówi o Syjonie, w kontekście naszego Boga, to przedstawia go właśnie jako władcę, jako króla. Pozwólcie, że kilka przykładów właśnie z Pisma Świętego. Psalm 125, a więc psalm, który przed chwilą żeśmy czytali, nawiązując do tych gór izraelskich, ale jeszcze werset pierwszy. Ci, którzy ufają Panu, są jak Góra Syjon, która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie. Werset pierwszy Psalmu 126. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. To jest mowa o uprowadzeniu Izraela przez Babilończyków, prawda? I ten Syjon właśnie był symbolem Jerozolimy w tamtym czasie, którą oczywiście zburzono. Zburzono też oczywiście świątynię. No, Izraelici zostali uprowadzeni do niewoli, a potem z tej niewoli powrócili z powrotem do swojej ziemi. No i Pismo Święte to tak pięknie opisuje, jak oni wracali, to im się wydawało, że to chyba sen, że to nie jest jawa. To było dla nich tak cudowne przeżycie, prawda? Wspaniałe. I język pełen radości i śmiechu. Wtedy mówiono wśród narodów, Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. A więc Syjon.
symbol Jeruzalemu, symbol także Bożego Królowania, tak? Który kiedyś nastanie już także w sposób widoczny. Dzisiaj jakby uwaga nasza koncentruje się jeszcze na Górze Moria, na świątyni, na wzgórzu świątynnym. Przystępując do Boga, przystępujemy do świątyni, prawda? Ale Pismo Święte mówi o nowej ziemi, że tam świątyni nie ma. Sam Bóg jest świątynią, tak? Niepotrzebne jest już pośrednictwo pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Biblia mówi, będziemy oglądać Boga twarzą w twarz. Ujrzymy Jego oblicze, tak? Nie trzeba będzie zasłaniać twarzy, nie trzeba będzie jakichś łączników pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Grzech i problem grzechu zostanie rozwiązany. Pan będzie wtedy królował na Syjonie, tak możemy powiedzieć, tak? No, ale zanim Pan Bóg zakróluje na Syjonie, to jeszcze Pismo Święte mówi o czymś szczególnym w kontekście właśnie gór, które otaczały Jerozolimę. A to właśnie jest też ta Góra Oliwna, o której żeśmy wspomnieli. Jakie wydarzenia kojarzą nam się właśnie z Górą Oliwną? Jednym z takich wydarzeń, o których czytamy, a jest związane z Górą Oliwną, to jest to, że Jezus na Górze Oliwnej nauczał. Tak? I na przykład to było Jego ulubione miejsce, gdzie przebywał, będąc w Jerozolimie, w ogrodzie. Często po prostu tam nocował. No i tak prawdopodobnie było, gdy siedział z uczniami, a oni przystąpili do Niego i mówili, Panie, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki znak będzie Twego przyjścia i końca świata. No i Jezus właśnie u podnóża tej Góry Oliwnej, czy na jej zboczu, siedząc w ogrodzie, mógł swoim uczniom opowiadać te rzeczy, o których my czytamy i często odnosimy się do nich, gdy mówimy o czasie powtórnego przyjścia Jezusa. To właśnie te sceny to są z Góry Oliwnej. W ogrodzie oliwnym, na zboczu tej góry, czy też u podnóża, miała miejsce szczególna walka, którą Pan Jezus stoczył. I ta walka dotyczyła naszego zbawienia. To właśnie na Górze Oliwnej Jezus w ogrodzie Getsemane pocił się krwawym potem. To tam Jego drżąca dusza zwracała się do Boga w modlitwie, Panie, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. No i tam też wzmacniał go anioł, tak? To są wydarzenia tuż sprzed oczywiście ukrzyżowania Pana Jezusa, uwięzienia wcześniej przez tłum, który przybył właśnie do tego ogrodu. A więc Góra Oliwna. Ta Góra Oliwna jest także związana z wydarzeniami takimi jak wniebowstąpienie Pana Jezusa. To właśnie z Góry Oliwnej Pan Jezus wstąpił. Mam takie pytanie. Byliście kiedyś w Jerozolimie, młodzi? Byliście. To mniej więcej kojarzycie, prawda? Tą topografię. A jest takie proroctwo też, które mówi o tym, że kiedy Pan Jezus przyjdzie powtórnie na ziemię, ale to będzie to już po paruzji kolejne powtórne przyjście po zakończeniu tysiąclecia, to proroctwo z Księgi Zachariasza mówi o tym, że Jego stopy dotkną właśnie tej Góry Oliwnej. Ona się rozdzieli, tak, czyniąc wielką równinę. No i właśnie na tą równinę zstępuje Nowe Jeruzalem i no można powiedzieć, że stolica świata, a nawet, co trudno nam sobie wyobrazić, wszechświata, będzie na naszej ziemi. Tak to przedstawia nam Słowo Boże, że Bóg zamieszka z ludźmi. I tam właśnie na tej równinie uczynionej po rozdzieleniu się z Góry Oliwnej
tam Nowe Jeruzalem osiądzie, to niezwykłe miasto, o którym czytamy w Bożej Księdze. Drodzy, nie wiem, jak to będzie, kiedyś się dokładnie dowiemy, ale przyglądając się Górze Oliwnej, tam można zauważyć, że jest pewne takie, ona pokazuje szczyty Góry Oliwnej, tak? Więc są szczyty, w pewnym momencie jest takie troszkę obniżenie i jest taki jakby mini wąwozik, prawda, który idzie z góry. I będąc właśnie w Jerozolimie, tak przyglądając się tej Górze Oliwnej, to mówię, to tak jakby właśnie przygotowane do tego rozdzielenia, tak? Ten wąwozik taki nieduży. No oczywiście to takie ludzkie myślenie, ale tak szuka człowiek tych znaków Bożych, prawda, w wypełnieniu się tych proroc. Ale drodzy, ja myślę, że już powoli dochodzimy też do Golgoty, do tego zbawienia, które się dokonało, ale jeszcze troszkę wróćmy do tych wzniesień z północnej części Izraela, a związanych z działalnością Jezusa, prawda? No więc na początku swojej służby w Galilei Pan Jezus, kiedy naród był pełen nadziei, Pan Jezus miał ogłosić zasady swej działalności, swojego królestwa, jak to też nieraz mówimy. No i tłumy zgromadziły się na górze. Tak? Pan Jezus wybierał takie miejsca szczególnie dogodne do przemawiania. Bo zgodzicie się, że góra jest dobrym miejscem do przemawiania do tłumu, prawda? Osoba mówcy jest widoczna dla ludzi, którzy byli poniżej. Głos dobrze niesie, prawda? Bo nie ma barier jakichś architektonicznych. A więc to były takie naturalne kazalnice, które Pan Jezus wykorzystywał. Inną taką dobrą, naturalną kazalnicą czy miejscem do wygłaszania kazań to był brzeg jeziora. Jeszcze jak Pan Jezus odpłynął łodzią, znów był dla zgromadzonych dobrze widoczny, prawda, z pewnego oddalenia, a wzmacniaczem była woda, po której głos niesie, prawda, a więc mógł przemawiać, nie krzyczeć, a mógł być słyszalny przez ludzi, którzy gdzieś tam byli zgromadzeni. No i wracając do tej góry błogosławienia. Rozpoczął od błogosławieństw, tak? I dlatego mówimy o górze błogosławienia, gdzie ukazał z zupełnie innej perspektywy swoje panowanie. To panowanie nie będzie oparte na sile. Nie będzie oparte na władzy, która kruszy wolę podwładnych, tak? To panowanie będzie związane z poruszeniem ludzkich serc. To panowanie będzie związane ze sprawiedliwością. Panowanie będzie związane z Bożym miłosierdziem. Tak? Panowanie Boże zaspokoi pragnienia serc, które boleją nad stanem świata, w którym żeśmy się znaleźli obecnie i nad właśnie brudem, który często w ludzkich sercach się zagnieździł i ma miejsce. Dlatego jest to panowanie. I dalej Pan Jezus objawia prawdy dotyczące swego stosunku do modlitwy, do pokuty, do postu, do prawa Bożego. Do pogłębia znaczenie tego prawa, wskazując, że wszystko zaczyna się w myślach ludzkich, w ludzkim sercu. No i jeszcze inne oczywiście aspekty, doprowadzając to wszystko do tego, że oprócz tego, że należy słuchać Słowa Bożego, to należy jeszcze oczywiście według Niego żyć. A więc nauka z góry błogosławienia. Ja przypominam sobie jako młodzieniec, gdy wysłuchałem fragmentu kazania na górze i to w czasie mszy tego nabożeństwa, w którym jeszcze jako młody człowiek czytałem,
To, ale już byłem na takim etapie, że słuchałem, nie, że tylko jakoś obserwowałem jako dziecko, ale niedużo słucha jeszcze może małe dziecko, bo łatwo się rozprasza. Ale już byłem na takim etapie, że potrafiłem słuchać. To kazanie na górze to było jak balsam dla mnie, dla młodzieńca, który jakby nie znał Słowa Bożego. A tutaj taki fragment właśnie, które był czymś wyjątkowym, prawda? A więc to kazanie na górze błogosławienia Jezusa jest czymś wyjątkowym. No i jeszcze inna góra. Też domyślamy się lokalizacji tej góry, nie wiemy dokładnie na 100%, gdzie ona się znajduje. To góra przemienienia, gdzie Jezus przemienił się przed swoimi uczniami. A ta historia oczywiście opisana jest w Ewangelii Mateusza, tam bodajże rozdział 17. Możemy tam się udać. I w 17 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy właśnie o tej górze, gdzie Pan Jezus przemienił się przed swoimi uczniami. No i żeby tak całego nie czytać, przeczytam od wersetu 3. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być, a jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty, dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył jego ich i oto rozległ się głos obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, Jego słuchajcie. Możemy powiedzieć, że to, co uczniowie zabrani przez Jezusa na tej górze zobaczyli, to było takie powtórne przyjście Chrystusa w mikroskali na tej górze, prawda? Oblicze Jezusa ukazało im się w chwale, jak słońce, szaty Jego białe jak światło. Tak? To taki opis Jezusa właśnie uwielbionego, który w Księdze Objawienia znajdujemy. Eliasz symbolizuje tych, którzy żywo doczekali przyjścia Jezusa. Mojżesz symbolizuje tych, którzy zmartwychwstali przy przyjściu Jezusa. No i te dwie grupy ludzi zostaną zabrani do nieba, tam, gdzie znajduje się Nowa Jerozolima. No i ta Nowa Jerozolima będzie ich mieszkaniem właśnie przez tysiąc lat, gdzie będzie właśnie służba sądu, w której będą brać udział. I oczywiście to jest też ważne wydarzenie. I chcę jeszcze powiedzieć tak, że no Golgota, już żeśmy na temat Golgoty mówili na tym wzgórzu. Góra Oliwna jest od wschodniej strony. Wstępując od wschodu jest właśnie Góra Moria. Nieco bardziej na lewo jest Góra Syjon, też pewną taką doliną oddzielona od Góry Moria. Potem jest miasto, które jest jakby w pewnym obniżeniu, a potem wychodząc z tego starożytnego miasta, tam gdzieś uczeni doszukują się Golgoty z drugiej strony jakby, prawda, Jerozolimy. No jest taka ta droga krzyżowa, Via Dolorosa, która mniej więcej właśnie prowadzi w okolice, gdzie przypuszcza się, że mogła być Golgota. No i ta Golgota, nieznana dzisiaj tak naprawdę dokładna lokalizacja, to jest ta góra, gdzie Pan Jezus cierpiał za nasze grzechy, oddał swoje życie. I no, to było miejsce w tamtym czasie się poza Jerozolimą. I to jest to szczególna góra, która zadecydowała, można powiedzieć, używając pewnej przenośni, o naszym życiu wiecznym, o naszym zbawieniu. Dlatego też wspominając
to wydarzenie w czasie uroczystości Wieczerzy Pańskiej. Jesteśmy zachęceni, żeby to co jakiś czas przeżywać, wydarzenia związane ze śmiercią Jezusa, Jego ukrzyżowaniem. Jesteśmy w ogóle zachęceni, żeby rozważać życie Jezusa, prawda? Każdego dnia niemalże. No a szczególnie te wydarzenia związane z ostatnimi dniami i godzinami Jezusa przed ukrzyżowaniem, a także dalsze, które miały miejsce. Drodzy, i tak z jednego wersetu oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Rozwinęliśmy ten werset, poszukując gór, z których Bóg do nas przemawia. Przemawia z wydarzeń, które kiedyś miały miejsce, prawda? Góry niekoniecznie muszą kojarzyć nam się z jakąś taką grozą, z przepaściami, z trudnościami. Na te góry izraelskie można wejść. One są dostępne dla ludzi, ale przede wszystkim jest ważne, żeby przyjąć poselstwo, które jest dostosowane do potrzeb człowieka przeżywającego różne doświadczenia w swoim życiu, prawda? I z tych gór do dzisiaj rozlega się Boże przesłanie, które jest przesłaniem miłości, przesłaniem opieki, przesłaniem tego, że Bóg nas zna i że troszczy się o nas i że niedługo zrealizują się jeszcze te proroctwa, które dotyczą pewnych gór, chociażby wspomnianej Góry Oliwnej, a my możemy w nadziei i w ufności oczekiwać, że one na pewno się wydarzą, bo Bóg nie kłamie, ale realizuje to, co obiecuje. Niechaj tego typu myśli, nadzieja będzie w naszych sercach trwała, niezachwiana i aż do końca naszej ziemskiej, doczesnej pielgrzymki. Amen. Łaskawy Boże, jeszcze raz chcemy w czasie tego nabożeństwa przyjść przed Twoje oblicze, dziękując Tobie za to, że mogliśmy być razem w piękny, sobotni poranek. Mogliśmy dzielić się Twoim Słowem, mogliśmy korzystać z błogosławieństw, które przygotowałeś dla nas. Mogliśmy przybliżyć się do Ciebie w słowach modlitwy, uwielbienia. Mogliśmy poczuć braterską, rodzinną wspólnotę, która jest nam potrzebna, która zacieśnia nasze wzajemne więzi. Dziękujemy za to, że możemy zanosić nasze dziękczynienia, uwielbienia, prośby przed Twoje oblicze. Dziękujemy, że możemy też modlić się za osoby, które pozostały w domach, które może są w wieku podeszłym, czy są stan zdrowia nie pozwala, aby były razem z nami. Chcę prosić o błogosławieństwo dla nich, błogosławieństwo tych, którzy będą w łączności z nami poprzez internet. Tobie, drogi Ojcze, razem jako Twoja rodzina niesiemy słowa uwielbienia i chwały. Przyjmij naszą modlitwę w imieniu Jezusa. Amen.